Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za mądrość, która płynie z Twojego słowa, za moc Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Tobie, że dziś Twój Święty Duch mówi do nas, że rozumiemy Cię, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteśmy skierowani na Ciebie teraz. Amen. Przyjaciele, ja chcę mówić dzisiaj na temat charakteru. W zasadzie chcę całość tutaj jakby charakteru, żebyśmy mogli sobie obejrzeć. Powiem tak, człowiek jest skonstruowany przez Boga na jego obraz. W związku z tym człowiek ma przez Boga przyporządkowane cechy Boże. A więc człowiek, on nie jest stworzony z takimi cechami, które nie odzwierciedlają cech Bożych. Bo Bóg stwarza człowieka na swój obraz. Teraz Bóg posiada charakter. Charakter to greckie słowo charakteristikos i dokładnie oznacza odróżniający. A więc słowo charakter to odróżniająca przestrzeń. Coś, co odróżnia. Charakter tłumaczy się jako piętno, cechę, wizerunek i właściwość. A więc Bóg posiada pewne piętno, pewną cechę, pewien wizerunek i pewną właściwość, a w zasadzie pewien zbiór tych czynników. Piętno to jest ślad albo odbite czy też wypalone znamie. Cecha to jest coś, co odróżnia jeden przedmiot od innego przedmiotu. Wizerunek jest to podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu, namalowanego, sfotografowanego. A właściwość jest to fakt posiadania kompetencji lub umiejętności. A więc charakter, przyjaciele, to swoiste piętno, jedyne w swoim rodzaju, jedyna w swoim rodzaju formuła zobrazowania jakiegoś przedmiotu czy też osoby, zawierająca w sobie wiele czynników odróżniających. Charakter to również zespół kompetencji, które się posiada. Różnorakich kompetencji. A więc charakter to zespół cech danej osoby, które ujawniają się w jej życiu poprzez zachowanie, sposób bycia, usposobienie i przekonania. To jest charakter. Charakter to cechy danej osoby, zespół cech, ujawniające się poprzez zachowania tejże osoby, sposób bycia tej osoby, usposobienie tej osoby i przekonania tej osoby. To jest charakter. I teraz, żebyśmy mogli nakreślić najwyższą formułę charakteru naszego, czyli to tak naprawdę, co nas ma obrazować, co nas ma określać jako odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, to my musimy przede wszystkim poznać, jaki jest charakter Boga. Ale charakter Boga najpierw musisz poznać. I charakter Boga, jeżeli Ty poznasz, to Ty jesteś człowiekiem, który otrzymuje, który posiada taką informację o tym, że właśnie taki On jest. Coś Ci powiem. Poznając charakter Boga, zaczynamy doświadczać dwóch sfer. Pierwsza sfera to jest taka, że zaczynamy jasno widzieć, komu my wierzymy. Bo my nie wierzymy jakiejś postaci, która jest nie wiadomo, jaka ona jest. Nie wiadomo, jaka ona jest do końca.
Ponieważ właśnie charakter określa Boga, jakim On jest do końca. I Bóg nie jest inny niż Jego charakter. I w ogóle charakter Boga to się przejawił w Jezusie. To jest charakter Boga, nie ma innego charakteru Boga. W ogóle wiecie, nie ma innego Boga niż Jezus. Nie ma innego charakteru Boga niż Jezus. Wiecie, co to dla nas oznacza? Że w ogóle nie ma czego szukać innego niż tego, co zobrazował Jezus. Ani u Boga, ani u nas. Więc my też do niczego innego nie musimy dosięgać, jak tylko do tego, co zobrazował w sobie Jezus. Bo niczego się tego nie ma. I Bóg też nie jest inny niż Jezus. A w Jezusie bardzo mocno zostało zobrazowane zachowanie Boga, sposób bycia Boga, usposobienie Boga i przekonania Boga. Jezus to charakter Boga. Jezus to jest charakter Boga. To jest Jego piętno, cecha, wizerunek i właściwości. Jezus Chrystus to piętno, cecha, wizerunek i właściwości. Charakter Boga. Jaki Bóg jest? Nie będę tego czytał, ponieważ zapisujcie sobie tylko do studiowania te fragmenty Biblii, które będę podawał. Księga Jeremiasza 9, 23-24. Pierwsza, najważniejsza cecha charakteru Boga. Będę je czytał z punktu widzenia wartości. Oczywiście nie możemy w ten sposób, ja roboczo mówię wartości, ponieważ Bóg nie ma rzeczy ważnych i mniej ważnych. To tak nie ma, ale na potrzeby tego nauczania zaczynamy od cech tych najważniejszych, najsilniejszych, tych, które są dla nas najbardziej dotykalne. Księga Jeremiasza 9, 23-24 jest tam zobrazowane to, że Bóg jest poznawalny. Bóg jest poznawalny, czyli Boga poznajemy. Nie ma niepoznawalnego Boga. Cechą charakteru Boga jest poznawalność, czyli Boga można poznać. Bóg chce być poznany i Boga spuścizną, dziedzictwem człowieka odrodzonego z Bożego Ducha jest to, że możemy zupełnie poznać Boga, bo On jest poznawalny. Druga rzecz, Psalm 145:18 daje nam informację, że Bóg jest przystępny. To kolejna bardzo ważna cecha charakteru Boga, że Bóg jest przystępny. Do Boga można się zbliżyć, do Boga można podejść, z Bogiem można mieć kontakt. On się nie chowa. To Bóg przystępny. A w związku z tym od razu to nam pokazuje obrazuje wszelkiego rodzaju kłamstwa demoniczne, które przychodzić mogą do Twojego życia pod tytułem, że Ty tego Boga nie możesz, z tym Bogiem nie możesz być blisko. Nie możesz Go też tak dobrze poznać. To jest kłamstwo, ponieważ charakterem Boga jest poznawalność i przystępność. Dwie takie cechy na początku. Dalej, Psalm 147, werset 5, jak również Psalm 121, werset 1 i 2, pokazuje nam, że Bóg jest twórczy. Bóg to postać twórcza. Charakterem Boga jest tworzenie, a więc to nie jest Bóg stagnacyjny. To nie jest Bóg, który On niczego nie robi, bo On wciąż tworzy. On wciąż tworzy. Następną rzeczą to jest to, następną cechą charakteru Boga to jest to, że Bóg jest miłością. Bóg to miłość. My o tym rozmawialiśmy, uczyliśmy, że to jest Jego cecha charakteru. W związku z tym, co to oznacza dla nas, to znaczy, że jest to Bóg wybaczający, Bóg dobry, Bóg cierpliwy, Bóg nie opuszczający człowieka jako pierwszy, Bóg litujący się, Bóg troszczący się. Oto taki Bóg. Ten Bóg jest miłością, to jest cecha charakteru Boga. Idąc dalej, Bóg jest prawdą, a w związku z tym w Bogu zawierają się wszystkie elementy zobrazowane jako prawda. Szczerość, wierność, sprawiedliwość,
osobista bezgrzeszność, czy też uczciwość, pewność tego, że jak ktoś powiedział, to właśnie tak jest. Czyli mamy Boga, którego cechą charakteru jest prawda. To nie jest Bóg, który posiada w swoim charakterze jakąkolwiek formę nieprawdy. Szósta cecha Bożego charakteru to władza i moc. Jest to Bóg władzy i mocy. On się nie wyraża inaczej niż przez władzę i moc. W ogóle te cechy, które ja Wam przedstawiam, to tak jak powiedziałem, to są cechy wyrażania się tego Boga, bo charakter się wyraża, prawda? Więc my widzimy Boga, który tak się wyraża. Bóg się nie wyraża przez niemoc lub też przez brak władzy na przykład. Bóg też się nie wyraża inaczej niż w miłości, on się nie wyraża inaczej, prawda? Bo to jest jego cecha charakteru. Dalej, o czym nam na przykład mówi 5 Mojżeszowa 33:17, Bóg jest wieczny. Mamy cechę charakteru Boga, Bóg jest wieczny. Tak naprawdę jest to potężna podstawa wszystkich oczekiwań człowieka, bo kiedy my się dowiadujemy, że my wierzymy w wiecznego Boga, to nie jest Bóg, który jest ulotny gdzieś. To nie jest Bóg, który dziś jest, a jutro go nie ma w twoim życiu. To jest to cecha charakteru Boga. Bóg jest Bogiem wiecznym. Dalej, na przykład druga księga Kronik 16:9 i Psalm 139 od 1 do 6 pokazują nam, że Bóg jest wszystko wiedzący. To wszystko wiedzący Bóg. A więc Bóg, przed którym niczego się nie ukrywa, jak też Bóg, przed którym nikt niczego ukryć nie może. Bezsensem jest ukrycie się, bezsensem jest też myślenie, że może ktoś przed nim coś ukryć. Bóg to Bóg wszystko wiedzący. Prawda? Taka cecha charakteru Boga, on się tak wyraża przez swoją wiedzę. Dalej, dziewiąta cecha charakteru Boga to to, że Bóg jest wszędzie obecny, co nam pokazuje Psalm 139 od 7 do 10. Bóg wszędzie obecny, czyli nie ma takiej sytuacji, czy takiego miejsca, że Boga nie ma tam. Ktoś często mówi, tutaj nie ma Boga. Ja mówię, głupstwa przecież. Bo Bóg jest wszędzie obecny. Wszędzie, bo w ogóle nie ma czegoś, że gdzieś Boga nie ma. Chcę, żebyście to zrozumieli. Ja słyszę masę takich chrześcijańskich tekstów, charyzmatycznych. Wiecie, tutaj nie ma Boga. Jak nie ma Boga? Bóg jest wszędzie. Jak ktoś mnie zapytał, czy Bóg jest w piekle. Ja mówię, oczywiście, że powiem więcej. Piekło jest w nim. I to jest dopiero niesamowite. Cóż to znaczy, że Boga gdzieś nie ma? Diabeł jest w Bogu. Dalej, dziesiąta cecha charakteru Boga, księga Hioba 42:2 pokazuje nam, że Bóg jest wszechmogący, lecz ograniczony wolą człowieka i swoją osobowością. Wszechmoc Boga, czyli Bóg wszechmogący, ograniczony wolą człowieka i swoją osobowością. Co to znaczy, bo wolą człowieka rozumiemy, natomiast co to znaczy swoją osobowością? Czyli tym, z czego wynikają duchowe zasady, będące podstawą dla funkcjonowania wszystkiego, co on stworzył. Czyli Bóg nie zabiera się swojego słowa. On nie może przekroczyć swojego słowa. Jest napisane, że samego siebie się zaprzeć nie może. Niektórzy w ogóle myślą, że Bóg stworzył jakąś zasadę i teraz na przykład on tą zasadę obchodzi dookoła. No nie. Na przykład niektórzy myślą, no tak, jest Nowe Narodzenie, ale to takie dla zwolennicy na przykład Żydów mają takie pomysły, mówi, no jest Nowe Narodzenie w Chrystusie, ale Żydzi są narodem wybranym i Bóg ma dla nich inną, specjalną, dodatkową formę zbawienia. No ale jak? No to są normalne głosy, słuchajcie, ruchów mesjańskich. To takie bzdura, no.
Nie ma to, że jesteś Żydem, to nie potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Każdy człowiek. Czyli on nie może pewnych rzeczy Bóg zrobić. Często mówię, dlaczego Bóg nie może zrobić? Ja mówię, no nie może do nieba wpuścić nieodrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Na przykład taka rzecz nie może zrobić. Już jakaś rzecz, co Bóg nie może. No dalej, nie może cię przestać kochać na przykład. No już następna rzecz, to nie może zrobić. No już dwie rzeczy. Trzecia rzecz, nie może się zaprzeć własnego słowa. No już nie może. No zobacz, no nie może zrobić rzeczy. No nie może. Rozumiecie? No takie rzeczy, ludzie to w ogóle tak Bóg jest wszechmogący. On jest wszechmogący w swojej istocie, ale ograniczony ludzką wolą i ograniczony tym, co sam powiedział. Prawda? Dalej, 11 cecha Boga to, że Bóg jest duchem. Czyli mamy Boga ducha. To nie Bóg dusza, nie Bóg ciało. Bóg jest duchem, prawda? To jest cecha Boga. I dwunasty element charakteru Boga to, że Bóg jest zjednoczony z duchem każdego człowieka, który jest odrodzony z Jego ducha. Udzielający się zupełnie w duchu człowieka i działający w pełni przez ducha takiego człowieka. Czyli mamy 12 takich cech Boga. I teraz, gdy ty poznajesz takiego Boga, posłuchaj, rozważasz go i identyfikujesz się z nim, to wtedy jego cechy, te cechy charakteru zaczynają przenikać twoją duszę. I jego charakter odciska się na twojej duszy, tworząc twój nowy Boży charakter. Jak my zaczynamy rozwijać charakter Chrystusowy w sobie? Poprzez rozważanie charakteru Boga, tak? I otoczenie wiarą, tak? Tychże informacji. Pamiętaj, co rozważasz, to czcisz. Jeżeli zależy ci na charakterze Boga, to te 12 cech, o których ja mówiłem dzisiaj, musisz rozważać, rozmyślać o nich. Rozumiesz? Musisz je rozpatrywać. Bierzesz sobie jakąś cechę Boga, na przykład bierzesz sobie cechę Boga, pierwsza, lepsza, z boku, Bóg jest twórczy. I ja dzisiaj na przykład daję ci takie proste przykłady. Wiesz, dlaczego ja tak mówię? Bo my już w tej szkole idziemy coraz bardziej w bardzo praktyczne rzeczy. I my mówiliśmy przedwczoraj o życiu modlitewnym. Ja teraz pokażę na przykład pewną rzecz w twojej komorze. Ty sobie na przykład dnia 1 lipca podejmujesz taką myśl. Ja będę z połowy lipca rozważał taką cechę Boga pod tytułem twórczość. I teraz na każdą komorę, na którą ty idziesz sobie, bo ty sobie już tą komorę tworzysz, to wiesz, co robisz najpierw? Zaczynasz rozmyślać o twórczości Boga. O tej cesze charakteru, która się nazywa twórczość Boga. Zaczynasz dziękować za Jego twórczość. Zaczynasz wychwalać Go za Jego twórczość. Zaczynasz czcić Go za Jego twórczość. Zaczynasz myśleć o Jego twórczości. Zaczynasz mówić: Duchu Święty, ja chcę doświadczać potęgi objawień związanych z twoją twórczością. Zgadnij, co się stanie po 2 tygodniach tego rodzaju funkcjonowania w komorze. Powiedzcie, co się stanie. Na twojej duszy zacznie odciskać się Bóg Twórca. W drugiej części lipca możesz się zorientować, na przykład, że zaczynają w tobie powstawać twórcze cechy. Zaczynasz chcieć tworzyć. Zaczynasz nie bać się tworzyć. Powstają w tobie nowe pomysły, nowe koncepcje. Dlaczego? Cecha charakteru Boga pod tytułem twórczość zaczęła się odbijać na twojej duszy. Od tego się zaczyna rozbudowę charakteru Bożego. Nigdy nie zaczynamy od tego, żeby coś tam w sobie wyszlifować. Pamiętajcie, z łaski jesteście zbawieni.
Nie z was to, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc od czego my zaczynamy? Od tego, co jest w Bogu, a nie od tego, co my mamy sobie zrobić teraz. Rozbudowę charakteru naszego, charakteru Chrystusowego, nie rozpoczynamy, przyjaciele, od tego, żeby się zmieniać, ale od tego, żeby rozważać cechy charakteru Boga samego, bo na tym jest moc. Na tym jest moc. Biorę sobie cechę charakteru w drugiej części lipca. Mówię, Panie Boże, od dzisiejszego dnia przez najbliższe 2 tygodnie ja będę rozważał do końca lipca Twoją cechę charakteru, która się nazywa Wszechmogący. I ja idę do komory mojej i mówię, Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś Wszechmogący. Ja wiem, że jesteś ograniczony moją wolą, ale ja moją wolę Tobie poddaję. Ja wiem, że jesteś ograniczony Twoim słowem, ale ja Twoje słowo kocham. Panie Boże, Ty jesteś Wszechmogącym Bogiem. Ty wszystko możesz. Ty każdą rzecz potrafisz. Wiesz, co się zacznie dziać po 2 tygodniach kolejnych, czyli na początku sierpnia? W Twojej duszy zacznie powstawać cecha Boża pod tytułem Wszechmogący. Zaczniesz być pewny słowa, które mówi wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ 2 tygodnie wypijałeś na sobie cechę Boga. To tak działa. To mechanizm. Dlatego zmianę charakteru cielesnego na charakter duchowy rozpoczynamy od rozważań najdoskonalszej formuły charakteru we wszechświecie, czyli charakteru Boga samego. A nie spinamy się, żeby się zmienić. Rozumiecie, co my robimy? Tak stosujemy łaskę, drodzy przyjaciele. W ten sposób działamy na poziomie wiary. Rozumiecie? Krok po kroczku. Zobacz, jak możesz wspaniale zagospodarować swoją komorę. Wspaniale zagospodarować swoją komorę. Możesz się modlić 30 minut w innych językach, rozważając to, że Bóg jest miłością. I tak przez kolejne 2 tygodnie. I się okaże, że przez wakacje rozważyłeś 4 cechy Boga, rozumiesz? I stało się w Tobie coś niesamowitego po tych wakacjach. Te 4 cechy Boga zaczęły się na Tobie wybijać. Wybiły się jak piętno. Jakby ktoś uderzył Cię jakąś potężną matrycą. Rozumiesz? Nie starasz się, lecz rozważasz to, na czym jest moc. Rozmyślasz o tym. Jakby spożywasz to, zjadasz. Rozumiesz? Ja się nie zastanawiam, przyjaciele, w jaki sposób mam im rosnąć mięsień. Ja biorę białko w proszku i ja je zjadam. Dlaczego? Bo to białko w zupełnie nieznany mi sposób, inaczej do końca mi nieznany sposób, spowoduje, że urośnie mi mięśnie. Nie wiem dokładnie, jak to jest, ale znam wartość białka, więc go zjadam. Ja nie wiem, jak to dokładnie jest, że rozważając cechy charakteru Boga, zmieniam się na Jego obraz. Nie wiem, jak to dokładnie jest, ale wiem jedno. To działa. Bóg mówi tak do Ezechiela. Oto zwój z moim słowem. Zjedz ten zwój. Zjedz ten zwój. Musisz wziąć cechy charakteru Boga, musisz zacząć ją rozważać, musisz Boga wychwalać za to. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz otoczyć ją wiarą, wtedy ona będzie się wybijała na tobie. Będzie wybijała się jak piętno. Dobrze.